Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. W końcu. O, ściszymy muzę. O. Pasta ADBL, słuchaj. Trzy małe bąki, dokładnie jest tego 200 ml. Gdzieś to powinno być napisane. Poczekaj. Tak, DJ Dziadzia, ale Dziadzia nie widzę, żeby tu gdzieś było napisane. Zawartość, max zawartość. Tak, chyba tak, 200. Tak, 0,2 litra, tutaj jest napisane. I teraz tak, 3 sztunie. Hardcut. Tu mamy Perfect Finish i Super Polish. Wstępnie już wiem, że fantastycznie pachną. Tu jest bananowy, obłędny. Przypomina mi zapach od Elite Detailer, nie, Pro Elite albo Elite Detailer, ten bananowy ich Quick Wax albo Kudak, nie pamiętam co to było, rewelacyjny. Zapach ten jest identyczny. Hard Cut, co my tu mamy za zapach? Słodki. W ogóle nie przypominający pasty. No tutaj to jest poezja. Naprawdę super. No i Perfect Finish. Tutaj zapach. Też rewelacja, taki świeży. Ogólnie zapachy są boskie. Cena. Kosmos. Ogólnie, jeżeli chodzi za pieniądze, jakie za to dałem, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Naprawdę. Mam nadzieję, że wydane pieniądze przekładają się na wydajność i na jakość pracy tym produktem. Widziałeś bałagan? Tutaj jest masakra. Będę chciał zacząć, słuchaj. Będę chciał zacząć od pada one-stepowego, bo prawdopodobnie tutaj wystarczy. One-stepowy i wyciąć te grubsze rysy. Jeżeli nie, wskoczę z padem zielonym, bo oczywiście będę chciał pracować na padach ADBL, bo pewnie z tą myślą pod te pady robili pasty. Jeszcze się nie bawiłem tym zielonym do cięcia. Cut and polish. No to czyli taki, on może być, o, otwartokomórkowy. Może być coś podobny do nata tego białego, co na początku jest jak pianka, a później pod wpływem temperatury robi się mięciutki i fajnie tnie. Dobra, słuchaj. Pad, oczywiście, nieśmiertelny Massner. Tu pstryk. Tutaj to będę chciał pojechać żółtym na tych zagięciach, bo to nie ma sensu się tu męczyć, słuchaj, z tym dużym smokiem, bo ani to nie będzie przyjemne, ani praktyczne. Kolejna rzecz. Słyszałem, zresztą ADBL tak twierdzi, że przy ich pastach nie. To jest Super Polish. To mnie, finish. To mnie nie interesuje. Tu jest Super Polish. Mi ręka boli. Że przy ich pastach, słuchaj, nie trzeba impregnować pada. To jest bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widzisz. Czarny lakier. No dojechany jest. No jest dojechany. Jeszcze go sobie przetrę wstępnie. K2, żeby wiedzieć, że na pewno jest czysty, bez kurzu. Dlaczego tu mi nic nie gra? Co jest grane? Widzisz, ile to jest water spotów? Masakra tu jest. To jest ogień i dym, słuchaj. I to próbowałem usunąć i nie chciałem już agresywniejszej chemii, bo się bałem, no. Bałem, a i tak wiedziałem, że będę ciął, więc nie ma co się pastwić. Okej. Malinowo. Czy będę robił odcinę? Oczywiście, że nie. Nie bawię się w takie rzeczy. Nie wiem dlaczego, ale mi nie gra muza. Musimy jeszcze raz. Poczekaj. Opcje. Idź do odtwarzacza. Go. Nic nie go. Teraz. Gra. Świetnie. To co? Lecimy. Tutaj mamy zapach. Gdzieś tu było napisane bananowy, kurczę. No widzisz, jaki jestem zakręcony. Gdzieś to było. Nie wiem. Ładnie, czytelnie opisane, a ja nie mogę znaleźć. Gdzieś znalazłem a jest, tutaj bananowy, tutaj super foods, a tutaj jakiś blackberry. No dobra, no. Bardzo płynne te pasty. Co mi się podoba? Ten dziubek.
który, kurczę, będziemy sobie dozować. Rewelacja, z tym to pomyśleli. Super. To jest fajna sprawa. Naprawdę. No dobra. I co robimy? Pstryk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie impregnuje pada. Takie małe bombki. No, przy tych pieniążkach no więcej nie położę. Naprawdę, nie ma co. I lecimy, zobaczymy. Wcześniej jeszcze tą pastą nie pracowałem. Padem oczywiście pracowałem, maszyną też. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekawy, bo kurczę, pasty są naprawdę drogie. No, drogie, naprawdę drogie. O, przegiąłem z ilością. Chyba. No, pasty są wydajne, to już widzę. Więc tutaj prawdopodobnie może być tak, że ta cena, no, przegiąłem z ilością, naprawdę. Najniższe obroty, słuchaj. Z tego względu, że to jest 150, więc nie będę się tutaj pakował w mega obroty i nie okleiłem sobie przy uszczelkach. Ha! Tak to jest. Dobra, rozprowadzę sobie ją jeszcze. Ale fajny zapach się uwalnia. No dobra. Na dwójeczce, 900 obrotów. Delikatny docisk. Tak naprawdę ciężar maszyny. A, żeby nie było, dach był malowany. Tysiąc sto, 1200 obrotów. Minimalny docisk. Na dwójeczkę. I pozwalamy maszynie samej się prowadzić.
Nie kombinujemy. Fajnie się prowadzi ta pasta. Naprawdę. Rewelacyjnie. I widzę, że lubi przy 150 obroty 900 obrotów na minutę. Najlepiej się prowadzi, najrówniej rozkłada pastę. I przy tych obrotach jednak zostanę. Będę ewentualnie cięcie regulował sobie dociskiem. Zwalniam, odpuszczam, docisk i powolutku. Odrobina pasty jeszcze została. Tak naprawdę postaram się ładnie wypracować. No, słuchaj, prowadzenie rewelacyjne, naprawdę. No, udało mi się go zagrzać całkiem solidnie, ten pat niestety grzeje. Pasta, zobacz, jeszcze jest. Grube rysy, niewycięte, nie ma mowy. Grubasy zostały i możliwe, że je zostawię. Fajnie, dobra. Teraz tak, będę chciał sobie schłodzić panel standardowo. O, poczekaj, bo mi się tam zaplątało. Słuchaj, z marszu to robię, bo kurczę, miałem robić klinkierek przy domu, ale zaczęło padać, więc odpuściłem, więc na szybko wskoczyłem i mówię, robię coś z mańkiem. No i jest jak jest, widzisz, no ale to dobrze, tak fajnie na surowo. Trochę pylenia mi się pojawiło, ale to jest możliwe spowodowane z tym, ostatniej operacji pastami mogło odrobinkę zostać. Jeszcze ciepły. Ciekawe, jak dużo holców. A może w ogóle nawet. Tutaj ładnie mi się udało. Mam wrażenie, że tą pastę będzie można wypracowywać, słuchaj, do końca. Takie mam wrażenie. Dobra, już jest taki letni. Nie, wolę, żeby był zimny.
Tym bardziej, że wiesz jaki to lakier. Mówisz, chyba nie muszę. Jaka jest katastrofa z nim. Teraz tak, tu sobie odkurzałem tą stroną. Teraz pozwolę sobie odwrócić mikrofibrę i zebrać tą stroną, gdzie jest sucho. Zbieranie pasty. Ha, kurczę, zobacz. Bez wysiłku, najmniejszego. Ładnie się zbiera. Zobaczmy tu na krawędzi. Tu widzę dobrze przy lampach. Rewelacyjnie. Zbieranie jest po prostu mistrzowskie. Bez wysiłku, zobacz. O. Tu, gdzie mi przyschła, to wjedziemy dopiero z ipą. To klasyka. Tu jaki ubytek lakieru, ja pierdzielę. No niestety, lakiernik się nie popisał. Dobra. Oczywiście nie będę wjeżdżał teraz z wymywaniem z tego względu, że będę chciał okleić tutaj, słuchaj, i pojechać padem 70 żółtym od ADBL-a i tą samą pastą. To dobrze, ja idę po taśmę i widzimy się za momencik. Oklej. Trochę starej taśmy, trochę lepszej taśmy. Tutaj nie bardzo zostawiłem. Specjalnie odsłonięte. Pasta ma niby nie robić bałaganu na plastikach i uszczelkach. Zobaczymy, że jest łatwa w wymyciu. Też to sprawdzimy. Oczywiście. Dobrze. Tutaj sobie okleiłem i teraz będę chciał słuchaj, pojechać padem 70 Super Polish i raz, dwa, trzy, cztery, pięć małe groszki. Takie małe 5 groszków. Aha, przełączyć muszę kabelek jeszcze. Właśnie, od tej maszyny to jest ten. Tak, mogłem sobie go, kurczę, tam od razu podłączyć, ale już. No dobra, to jest fajna fura. Zajebiaszcza jest, naprawdę. W tych pieniądzach ciężko znaleźć coś przyzwoitszego. Okej. Okay. Na maleńka. Lecimy. Tym, 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 tym. Tutaj będę chciał oczywiście... O, tu. W tych miejscach dotąd. O. Jedyneczka i rozprowadzimy. Dwójka i lecimy powolutku. Lekki docisk. Tu załapię gumę. Fajny zapach. Spokojnie.
Dobrze, myślę, że wystarczy. Mhm. O, tu chłodno. Tu jechałem cieplutko. Ale nie za bardzo. Nie za bardzo. Nie za mocno nagrzane. W pewnym momencie zaczęło mi się pad kruszyć, bo złapało gumę i go zaczęło wyrywać. I tutaj przy taśmie. Jeżeli chodzi o gumę, no spolerował ją, ale czy jest biały osad? Zaraz zobaczymy, czy to zejdzie. Powietrze. Bez wymycia wygląda to całkiem przyzwoicie, słuchaj, naprawdę. Bez wymycia jest całkiem fajnie. No. Tak, zbiera się całkiem nieźle. No, będzie schodzić z uszczelek. Pasta chyba woli, jak się ją mocniej wypracuje. Tu sobie pozwoliłem zostawić jej trochę. Nie, zbieranie jest spoko. Tu przy krawędzi, gdzie to stare zostało, to się trzyma jak wściekłe. No zbiera się fajnie, naprawdę super. Już widzę, że tych grubasów oczywiście nie wycięło. Dobra, delikatnie. Muszę sobie, słuchaj, przynieść wiadro na mikrofibry, żeby wiedzieć, co jest 5. Które już są do wyrzucenia. Ok, to będzie z pastą, tu będzie z IPą. No, lecimy z płynem inspekcyjnym, zobaczymy, co się dzieje. Fenomenalnie schodzi z uszczelki. No. Ładnie. Mało płynu. Uzupełniamy. Tu przy tym lakierze nie pozwalamy. Tu ma być dużo gnoju. Ma być mokro, masz mieć poślizg. Nie możesz sobie pozwolić na jakikolwiek opór i na jakikolwiek docisk, słuchaj. Wszystko musi pójść płynnie. Można powiedzieć, że musisz przesadzić z płynem inspekcyjnym. Dobra. Odwracam i teraz polecę wzdłuż. Wymywanie? Spoko. Żadnych oporów. Wypracowywanie pasty? Spoko. Wydajność pasty? Spoko. Oczywiście to są moje wstępne. Coś zostaje jednak. Coś jednak zostaje, zaraz zobaczymy, wstępne takie podejrzewania, co do podejrzewania. Wstępne, no takie kurcze, jakby to, o, jakby się tu określić. Ojejku, zabrakło mi słowa, słuchaj. No z tym wymywaniem, słuchaj, cudów nie ma jednak, zobacz. Widzisz to? Spójrz. Widzisz? Cudów nie ma. Czyli co robimy? Odwracamy. Jeszcze raz zbieram. No nie, tutaj też zostało. Myślałem, że będzie się łatwiej wymywać, ale ten lakier nie wybacza błędów. Żadnych. Żadnych błędów nie wybacza, więc tutaj wiadomo jak jest. Jeszcze raz wzdłuż, w stronę taśmy. I lecimy tu. Zobaczmy. Teraz tak. Tam jeszcze mi zaciągło, słuchaj, gdzie ten klar schodzi,
Niestety, pewnie od kamyka dostało strzała. Okej. Musiałem. Jeszcze raz dmuchnę. No tak, z taśmy zaciągam ją na lakier. Teraz wszystko wiem. A ten lakier no jest jaki jest i on wiadomo, że tutaj już nie będzie pół środków. Czyli jeszcze raz w stronę taśmy. Myk. 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 Bez docisku. Myk. O. I tu lecimy. Dobra. Tu znowu z taśmy zaciągnąłem. Ojej. Nie pozbędę się. Cóż mogę wstępnie powiedzieć? Bardzo fajnie. Ładnie zebrało rysy. No jestem miło zaskoczony. Ogólnie robotę robi ten pad one stepowy. Naprawdę jest niezły. No dobrze, słuchaj. Wezmę sobie latarkę inspekcyjną. Teraz akurat sprężara dudni. To będę miał czas na... No jest delikatny hologram i to widać. Bardzo mały, ale jest. Ale zebrało fantastycznie, słuchaj. Zostały takie totalne grubasy, których nie będę ruszał. Tak myślałem, że nie będę musiał tutaj wskakiwać z cięciem. Nawet nie chcę wskakiwać. Tutaj zostały takie kuliste. Tak. Średnie rysy zmuliło na maksa. O, tutaj zobacz bałaganik. Pięknie. Tu został tylko i wyłącznie hologram i niedotarta pasta. Wkurza mnie to. Wkurza mnie i zbieranie, słuchaj. Jeszcze raz podejście. Ta się uzupełniła. Czysta mikrofibra. Srogo nawilżyłem i lecę. Nie do końca, bo później będę chciał pyk, pyk. Może tamta mikrofibra była uzupełniona. Ok, no i zobaczmy teraz. Hologram oczywiście pozostał. Tutaj, gdzie jechałem małym padem, żółtym, który jest fantastyczny, praktycznie go nie ma. Tu go prawie, że nie ma. Tutaj widzę, że jest ostro. Momencik. Tak, został tylko i wyłącznie hologram i te najgrubsze rysy. Pasta moim zdaniem wycina z tym padem one stepowym takie średnie mniejsze, o tak to ujmę, bo są średnie grubsze i średnie mniejsze dla mnie, więc tutaj z tą pastą na twardych lakierach można zrobić fajny finish, na pewno. Dobra, słuchaj, ja biorę aparat i będę chciał Ci pokazać, jak to wygląda przy latarce inspekcyjnej. No dobrze, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszysz i cokolwiek złapiesz przez ten aparat. Chciałbym, zobacz, tak to wygląda. Ty oczywiście tych hologramów, poczekaj, spróbuję jeszcze rozjaśnić, może tutaj zobaczysz, o, ten lakier jest czarny jak skała. Zobacz, co się dzieje, widzisz?
najbliższy jeszcze trochę, poczekaj. Dobra. Ojej. No tak to nic nie złapie. Ciężka sprawa, słuchaj, ciężka sprawa. O, złapał ostrość, może teraz się uda. O, jest. Lecimy, 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 lecimy. I tu już mamy cięte. Tutaj został taki dziwny bałagan, nie wiem dlaczego. Jakby niedotarte coś. Tak, tutaj taki bałagan został, jakby było coś niedotarte. Tutaj już jest ładnie. Nie, no nic z tego nie będzie. Słuchaj, ten aparat sobie nie radzi. O, widzisz ten hologram? I najgorsze jest to, że jest w tym miejscu tutaj. Nie wiem dlaczego. O, tutaj też jest taki skurczybyk. No jest hologram, ale tak jak widzisz, tutaj co były te takie grube rysy. Tak to wygląda, zobacz. Czarno jak skała. Tam gdzie niegdzie się pojawi jakiś, o widzisz, grubasek. I to jest wszystko. A tak poza tym to tylko i wyłącznie holsik. O, może tak. O, widzisz? Naprawdę zebrało fantastycznie. Szczególnie ten róg tutaj. No jak mnie ten holc... O jest. Słuchaj, nic z tego nie będzie. Aparat nie łapie. Spróbuję przeskoczyć, słuchaj, na GoPro. No chciał, nie chciał, słuchaj, GoPro. Czy coś zobaczymy? O, chyba lepiej łapie, nie? Z zimną barwą. O, zobacz. Tak jak widać, został holsik. Grubasy wycięte, tu mi się nie podoba, tylko narobiło czymś bałaganem, tylko teraz nie wiem, czy żółtym, czy tym one stepowym. I tutaj ten kawałeczek jest nieładny, a tu już mamy burdello, tu już mamy naprawdę tego mnóstwo. Przejeżdżamy i jest całkiem przyzwoicie, tylko jeszcze finish i będzie po wszystkim. O, widzisz? Zobacz. Słuchaj, teraz wezmę jeszcze latarkę Yato z naturalną barwą. Będzie, powinno być trochę lepiej widać. Tamte hologramy to mam wrażenie, słuchaj, jakby to było pod lakierem bezbarwnym, ale to już. No tak to wygląda, zobacz. Hologramu dużo. I tutaj to mnie wkurza. Tu jakbym, wiesz co, tutaj myślę wtedy, co jechałem tak z taką dużą prędkością i wygląda, jakby było za mocno przygrzane. Teraz tutaj ten narożnik, który był naprawdę bałagan straszny. I lecimy dalej. I tu już się zaczyna. No ładnie, 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 fajnie. Dobra, słuchaj, teraz włączę lampę i będę chciał ci pokazać to pod lampami. No może teraz mnie, słuchaj, posłucha aparat. Pamiętasz, jak to było? Zobacz, co jest grane. I zaczyna się masakra. No właśnie tak to wygląda. Oczywiście do ideału jest tu daleko, bo żeby to idealnie wyciąć, musiałem skoczyć czymś agresywniejszym, ale ja tych rys, które tutaj są, takie pojedyncze, ja ich nie będę ruszał, nie ma sensu. Nie wiem, jak złapię. Dobra, nie ma sensu, żebym cię katował, powiem ci, że bardzo niewygodnie mi się to pokazuje. Może jeszcze pod tą lampą. Niestety nie chcę pokazać to, co bym chciał ci pokazać. Tu mamy cięcie. O, już, już świruje, widzisz? Już świruje. Już świruje. No nie da rady, no nie ma szans, żeby ci to pokazać tak, jakbym chciał. O, tu już mamy cięte. No widzisz, no nie słucha mnie ten aparat w ogóle. Okej, co do pasty, fajnie się prowadzi. Z wymywaniem miałem problem, ale to są pierwsze podjazdy, więc tutaj trzeba będzie to kwestia wyczucia. Tak jak widziałeś, tutaj największy hologram, tu gdzie najszybsze obroty były i tutaj czułem, że mi się źle prowadziło, było jakby za sucho i wiedziałem, że nie będzie dobrze. Tu gdzie
Czułem maszynę, te 900 obrotów, fajny, delikatny holz, który mam nadzieję, że za chwilę właśnie wytnę finiszem. Co do pasty wstępnie, wiadomo, to jest pierwszy podjazd, fajna. Czy trzeba impregnować pada? Mam mieszane uczucia. Ale znowu jak go zaimpregnuję, to rozrzut będzie straszny, bo jest mega wydajna, jest mega wodnista, więc coś w tym jest, że może nie potrzeba właśnie tak impregnować, bo rzeczywiście te grochy, co dałem, to widziałeś, no było jej dużo. No dobra, słuchaj, biorę teraz pastę finiszową, pada finiszowego oczywiście za DBL-a, bo nie będę cię katował całym dachem, bo to będzie trwało wieczność oczywiście. A tu nie o to chodzi, tu chodzi o to, żeby co jakiś czas z tymi pastami oczywiście filmy się będą pojawiać. Jak będę sobie coś grzebał przy mańku, a będę robił całego mańka, macha, wszystko, będę chciał tutaj kłaść powłoki, więc będzie co jakiś czas film z pastami wskakiwał. Co mi się podoba? Ten dziubek, no to jest fantastyczna sprawa. Ten atomizerek, no rewelacja, nie wiem, przepraszam, jak się to fachowo nazywa. Perfect finish, lecimy. Zobaczymy, co będzie z Perfect Finish. Oczywiście na rotacji, przepraszam. Kurczę, napiłem się wody gazowanej. Odbija mi się jak krowie po liściach. Obłędny zapach. To jest zapach Blackberry? Tak. Ok. I tutaj na tego pada również. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11 groszków małych. Zobaczymy, czy ta ilość jest odpowiednia. Ok. Maszynę podłączona, podłączona. Dobrze. To co? No to lecimy z finiszem. Tam poszło gładko. Naprawdę przyjemnie, jak na pierwszy raz. Odznaczymy sobie teren, gdzie będę jechał. Ok. Najniższe obroty i akcja. No, wydajność tej pasty rzeczywiście jest niesamowita. Zobacz. Oby, ale zapach. No tutaj to jest poezja. O ja. Ojej. No tutaj to jest po prostu miód i orzeszki. Trochę, co jest grane? Ewidentnie to jest ta pasta, bo jej barwę, zobacz, rozklapało mnie. Za dużo pasty. No dobra, lecimy. Tutaj muszę unieść maszynę.
Okej, okay. Wszystko odbywało się, słuchaj, 900 obrotów na minutę. I co? I pyli. Niesamowicie. A to nie jest duża prędkość. Naprawdę, pyli. Zobacz. Mnóstwo pyłu. Finisz, kurczę, no... Lepiej mi się prowadziło, zdecydowanie Super Polish. Zdecydowanie, fajniej się układała, bara taka... Tak jakby była za sucha, słuchaj. Tak... Lakieru praktycznie nie nagrzałem w ogóle. Musiałem, widziałeś, maszynę podnosić, bo żeby nie było za dużego docisku. Przy finiszu nie grzejemy. Staramy się ogólnie najlepiej to robić. Im mniej grzejesz panel, tym lepiej, no wiadomo. Przy cięciu nieraz potrzeba, ale ja wolę mieć chłodniejszy. Jest idealnie. Zdmuchnę ten pył i zobaczę. A nie, tam chyba było 30% baterii na GoPro, więc jak się rozłączy, przerwie film, to znaczy, że GoPro odmówiło posłuszeństwa i wtedy będę zmuszony wymienić baterię. Mnóstwo pyłu. Mnóstwo. I prawdopodobnie już czuję, że się nie polubimy z finiszem. Takie moje podejrzenia. Ale to tylko i wyłącznie podejrzenia, słuchaj. Dobra. I zbieramy. Zobaczmy, jak się będzie zbierać. Spoko. Bez problemu. Zobacz. Finiszu nie kończymy, nie wyrabiamy do końca. Tu, gdzie przetarło, było za sucho, zostało. Tam zostawimy, nie dociskamy. Tu też zbierze to płyn inspekcyjny. Nie walczymy, pamiętaj, że nie walczymy. Szczególnie na tym lakierze. Dobra. Okej, delikatnie. Muszę mieć pewność, że wszędzie zebrałem. Ciekawe, czy udało się rotacją zrobić bez hologramów. Pierwsze podejście do pasty. Na początku chlapała. Później zaczęła pylić, taka no średnio, naprawdę średnio. Delikatnie dziadzia. Delikatne ruchy nad garstkiem. O właśnie, i tu jeszcze jest, odwracam. Pasta się zbiera lekko. To nie ma tematu, nie można powiedzieć, że jest jakiś problem z nią. Tutaj będę jechał, to sobie mogę pozwolić na dociśnięcie. Bo tam nie jest robione, dobra. Ok, stryk, jeszcze tutaj, jeszcze raz podejście. Chcę mieć pewność, że zdjąłem całkowicie pastę. Jakby nie GoPro, to miałbym na głowie lampkę czołową, a uwierz mi, że wtedy jest o niebo lepiej. Jeżeli chodzi o wymywanie, o pracę w ogóle maszyną, lepiej widzisz pastę. Słuchaj, bez wymycia, no lustro piękne. Ale co z tego? To mamy z pastą. Leci do środka. Tu odwracamy. Ok. I teraz atakujemy tą stroną, która jest sucha. I dużo. Dużo materiału. Nie żałujemy. I lecimy. Stój. Spokojnie. I w jedną stronę. No, pasta się dobrze wymywa. Fajnie. Ładnie już odparowuje. Nawet tu, gdzie przygrzało, o, tu się muszę skupić. Zostało jej dużo i już wiem, że będzie mi się mazało. Pasta, im mniej jej zostawisz tak naprawdę, przy finiszu, w ogóle przy poliszu widzę, tym później lepiej ją jest domyć. Zebrać płynem inspekcyjnym. Jeżeli zostanie ci gdzieś jakiś gruby mas po paście, to nie ma sensu z tą mikrofibrą wracać. Wszędzie zebrało idealnie? Prawie tak. Chyba idealnie. Powtórzę, to zobacz, jak się tutaj ciągnie, widzisz? O, i tu już wiem, że po tym elemencie, o, bo tam było grubo, tu przejadę sobie wzdłuż i odwrócę i atakuję ruchami wzdłużnymi delikatnie.
Teraz zobaczę jeszcze jedną rzecz. Najpierw poświecę sobie latarką inspekcyjną. Zobaczę, jakie są rysy, bo być może ja też mogę rysować i trzeba będzie przeskoczyć na inne mikrofibry. Nie ta latarka, ta jest do białego lakieru. A właśnie, pokażę Ci przy aucie tym, jaką sobie latarkę do białego lakieru wymyśliłem. Gdzie ja położyłem latarkę inspekcyjną? O, i co zryty beret? To zryty beret. Latarka. Słuchaj, nie wiem. Wiem, gdzie tam. Ojojojoj. Zobaczmy, co my tu mamy. Słuchaj, no, nie będę skromny. Igła. Kurczę, nie ma jak to finisz na rotacji. Ja pierdzielę, jaram się. No ale widzisz, robotę zrobił. Pomimo, że pasta, kurczę, nie jest idealna moim zdaniem, ale to jest wszystko do dopracowania. Udało się wyciągnąć na igiełkę. Zero rys. Teraz wskakuję z ruchami wzdłużnymi i zobaczymy. Zero holców, przepraszam. Raz. Dwa. Trzy. Ja to sobie tak lubię liczyć, jak coś robię. Wtedy się bardziej skupiam. Cztery. I pięć. I sześć. I nie wracamy już na ten panel. Dobra, nie wiem, w którym momencie GoPro się wyłączyło, ale z tego, co pamiętam, zaczęło mi, bipnęło mi, może tak powiem, jak powiedziałem, że prawdopodobnie wyczułem tę pastę, żeby nie przyspieszać powyżej 900 obrotów na minutę. Biorę latarkę inspekcyjną, jedną i drugą, sprawdzę sobie sam tutaj, a później pokażę Ci w GoPro, zdejmę z głowy, bo aparat mnie za bardzo słuchać nie chce. Tak, zostały grubasy, zero holsika. Kurde. Jak ktoś mi powie, że rotacją się narobisz, zobacz. Trzy przejazdy. I to jest już. Czego tu? O, tu jest minimalny. Tam, gdzie tutaj jak się kończy i za, tutaj, gdzie jest środek, tu, gdzie się kończy to, gdzie ciąłem, czyli tak jakbym powiedzmy taśmą tu odciął, to tu jest hologram. A tak poza tym bajeczka. Rewelacja. Super. Wszędzie. Ideolo, można powiedzieć. Tu nie poszły narożnik. Tego się bałem. Za duży pad. Trzeba będzie wjechać z mniejszym. No dobra. Słuchaj, wezmę najpierw aparat. Zobaczę, jak to będzie w aparacie. Najpierw aparat. GoPro nie wyłączam, bo nie wiem, jak mi aparat złapie. Jeżeli aparat złapie dobrze, to wyłączę GoPro, przeskoczę na aparat, pstryk. No i nie łapie. No widzisz, to jest taki właśnie gamuń. Tutaj na czwóreczkę ustawimy. O, jest. Jeszcze inaczej zrobię, słuchaj. Jeszcze inaczej, nie złapał. Widzisz, to jest właśnie to. Śledzenie. O, tak jest. I teraz będziemy mieć dobrze. Tak mi się wydaje. Nie będziemy mieć dobrze. Słuchaj, aparat jest okropny, no po prostu, no ale to jest aparat, nie kamera, więc nie dajmy się zwariować. No okej. Okay. No to co, słuchaj, zdejmuję GoPro z banieczki i pokażę Ci, jak to wygląda, a później pokażę Ci aparatem w lampach, które oświetlają mi dach, jak to wyszło. No jest różnica kolosalna. Dobrze. O, kurde. Zobacz. Widzisz? Poezję. Tylko tu. O, ten narożnik. No ale tutaj z tym padem dużym ciężko mi się było ustawić. Tak poza tym bajeczka. Naprawdę. Super. No i tutaj, gdzie się kończy ten burdel, zaczyna się taki holsik. Tu jest ten burdel. GoPro też nie wyłapuje tego, jakbym chciał. Ale ładnie, 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 ładnie. Wezmę jeszcze latarkę. Ja to. Żeby Ci pokazać. I podsumuję te dwie pasty. A z cuttingiem nie wiem. Gdzie i kiedy. Kiedyś się pewnie pojawi. Zobacz. Bajeczka, co? Tutaj, o. Tu się zaczyna ten hologram na tym załamaniu. Ale to jest do poprawy.
Pięknie. No dobra. Pasty ADBL-a, perfect finish i super polish. Widziałeś? Czas na cuttingową pastę, czyli rollera cut and polish z... Jeszcze na niej nie jechałem. Także ten zestawik na chwilę obecną, ta pasta i ten pad, dla mnie to jest nowość. Ja w ogóle nie jechałem tym jeszcze. W ogóle nimi nie pracowałem. O, ta jest chyba gęściejsza. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak sobie pozwolę dać. Pasta podobna bodajże chyba do Rupesa. Kolorystycznie. Ładnie pachnie. Teraz tak. Tutaj wjechałem z Super Polish i mi nie poszło. Teraz będę chciał zobaczyć cięcie, na ile zrobi robotę. Nie spodobało mi się to, jak zostawiło no grubsze rysy. Przedtem jakby wycięło lepiej, bo tutaj zaoszczędziłem obrotami, no i niestety wyszło jak wyszło. No dobra, lecimy. Fajny zapach i słodziutki. Zobaczymy, czy nie będzie męczył. Kurczę, cały czas nie jestem przekonany, co do tej impregnacji pada, żeby nie impregnować. No dziwnie, 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 no. No ale nic, zobaczymy. No dobra, lecimy. Dwójeczka i ogień. Już widzę, że wszystkich rys nie wycięło do końca. I to, że by nie impregnować pada, to sobie można buty wsadzić. Ja jednak nie czuję tego. W ogóle ta pasta, pracując, oczy mi pieką, jak odparowuję. Ma w sobie jakieś takie substancje. No, pierwszy raz mi się zdarzyło z pastą, żeby tak mnie w oczy piekło. Jakoś tak dziwnie, dziwnie. No, nawet nie nagrzałem panela za mocno. Jak widziałeś, jechałem najpierw 900 obrotów na minutę, później 1100, 1200 do 1300 max, w tym przedziale 1100-1300 i zwolniłem znowu na 900 i jeden przejazd. Z tego co widzę, no nie wycięło wszystkiego. Tak naprawdę podobnie wycięło jak tutaj jechałem na tym Super Polish i One Stepowym. Także w ogóle też pyli ta pasta, też pyli, to nie ma tematu. Może przez to właśnie, że nie jest pad zaimpregnowany, więc no ja jednak jestem za impregnacją pada. No niestety, kurczę, jakoś w jednym miejscu tej pasty mam mniej, w drugim więcej, tak jakoś dziwnie, kurczę. A jak mam pada zaimpregnowanego, lecisz, masełko eleganckie, wszędzie ci się równo rozkłada, tutaj jakoś tak
No ale to jest pierwszy raz, więc może być tak, że nie wyczułem tego jeszcze na maksa. Więc jeżeli chodzi o cenę i wydajność, no to tutaj jeżeli wiadomo, ja to mówię, ja to jestem za tym, żeby impregnować, no to wychodzi to słabo. Mnóstwo pyłu. Pasty pylą od samego początku do samego końca. Już przy rozprowadzeniu zaczynają pylić, delikatnie chlapać, bo są wodniste, więc tutaj nie wiem, jak się to ma do tego, żeby nie impregnować pada. Dla mnie bzdura. Bzdura totalna. Czy ładnie zebrało? Oho. Czy to ja rysuję? Nie, to nie ja. Fajnie, ale doszły kuliste. Kuliste rysy, tak jak od maszyny. Dziwnie. No to tutaj się ta pasta nie sprawdzi na tym lakierze. No w ogóle. Zrobiłem sobie tylko lipa. Już widzę, jak to wymyję, czuję, że będzie sieka. Nic, możliwe, że to współpraca tej pasty z tym padem. A tutaj to już w ogóle sieka na końcówce, gdzie niestety właśnie pad nie jest zaimpregnowany. Słuchaj, tutaj i zrobiło taki burdel, że coś małego. No także tutaj to, że żeby nie impregnować pada, w ogóle na obrzeżach, gdzie skończyłem, gdzie wiadomo, no pad nie jest zaimpregnowany, jest taka ściecha, że już tutaj widzę, że grubsze rysy trochę ścięło, ale pojawiły się nowe od gąbki albo od pasty, która może być mocno ścierna, więc no możliwe, że jest agresywna. Możliwe, że jest agresywna. Zaraz zobaczymy, lecimy dalej. Biorę mikrofibrę. Ta nie. Ta jest stryk. Biorę nową i wymyję. Zobaczymy, co nam powie. Okej. Okay. Jak się będzie wymywać, bo zebrało mi się ją całkiem fajnie, ale tu burdel narobiło, naprawdę, tam na obrzeżach, gdzie niestety nie było pasty, to jest ogień. Nie, no ja jestem jednak za tym, żeby pada impregnować. O, ale burdel, no mocno ścierna pasta, z tym padem sieka. Ale burdel. Za agresywnie tutaj na ten lakier i pewnie już to widzisz. Zaraz ci pokażę. Zobacz, masakra. Widzisz? Ogień, co? Tu widać, gdzie jechałem w ogóle. Zrobiło taki burdel, wzdłużne rysy, które były, część została. Ten nie wyciął, ale jeszcze dodał takich drobnych rysek. Na ten lakier z tym zestawem odpala, nawet nie ma mowy, żebym dalej z nim jechał. Wskakuje, no łap ostrość, łap. O, wskakuje zaraz, słuchaj, z one stepowym i super polish, bo tutaj to, co się teraz tutaj wydarzyło, to jest masakra, ogień. No słuchaj, no burdel niesamowity, no ogień i dym, zobacz, to w ogóle jakaś masakra. Naprawdę, ogień i dym, sieka, sieka i to straszne. Tak naprawdę jest gorzej niż tu, zobacz, widzisz? A chciałem wyciąć tylko kilka grubszych rys i okazało się, że doszło mi bagno. Teraz wskakuje tutaj super polish. To połączenie w ogóle mi nie gra i to, żeby nie impregnować pada, słabo to widzę, no. No dobrze, słuchaj, czas podsumować w sumie te pasty. Wybacz, że tak z przerwami, tam gdzieś filmik się kończył. No to GoPro niestety żyje własnym życiem, ja też mam mało czasu, więc tak staram się to skleić jak mogę. Co do past, słuchaj, teraz tak,
Najgorszą, jaką mi się pracowało, to tą do cięcia. Na tym lakierze zrobiła burdel niesamowity. Ten zestaw w ogóle mi się tutaj nie sprawdził. Jeszcze widzę, że do końca nie wyciągnąłem tego burdelu. Najlepiej mi się tutaj pracuje pad one stepowy ADBL-a i ta Super Polish. Rewelacja, naprawdę. Tutaj robi mega robotę. Tu jeszcze jeden wjazd. Finish. Jest fajny, ale kurczę, to pylenie mnie wkurza, jest za bardzo płynny. Powinien być gęściejszy, tak jak o, ta pasta. Żeby ten perfect finish był, bo hard, ta pasta do cięcia jest najbardziej gęsta. Pasty mega maskują. Ojej, zamulają strasznie. Naprawdę. Maskują niesamowicie, więc nie wiem, co one tam mają w sobie. Do Sonaxa tu jest daleko, niestety. Na chwilę obecną, jak na pierwszy rzut, dla mnie najlepsza jest ta Super Polish. Bardzo fajna pasta. Ta do cięcia, będę jeszcze próbował, ale tutaj mi się nie sprawdziła wcale. Także, a i kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o to, żeby nie impregnować padu. Dla mnie bzdura totalna. To moim zdaniem, jak pada się nie zaimpregnuje, słabo to idzie. No słabo to idzie. Tu trochę pasty więcej, tu trochę mniej, a szczególnie przy cięciu. Więc jeżeli chodzi o pasty, no oszczędność słaba. Cena tutaj do jakości to jest taki gruby kosmos jak dla mnie. Są pasty na rynku, które są sprawdzone. Ja nie mówię, że te są złe. To jest pierwsze podejście. Możliwe, że bo będą się filmy pojawiać z tymi pastami, jak będę Mańka robił i zobaczymy. Możliwe, że rzeczywiście okaże się tak, że przyzwyczaję się do nich, wyczuję i będzie naprawdę całkiem przyjemnie. Na chwilę obecną tylko Super Polish, która jest taka no fajna, fajnie w miarę wycina, na fajnym wykończeniu, ale fajnie też uzupełnia. No maskuje niesamowicie. Naprawdę. A i jeszcze jedna rzecz. Jeździłem też tutaj po tym dachu rotacją. Rotacją, przepraszam. Dual Action. I moim zdaniem te pasty są stworzone pod dual. W ogóle teraz chyba wszystkie pasty robią pod dual action. Co za czasy, ludzie. Naprawdę z padem Nata, Snake'em, idealnie tutaj się prowadzi. No bajecznie. I tu dalej właśnie będę chciał z tym systemem skoczyć. Lub ewentualnie właśnie będę jechał z tym one stepowym, bo on więcej wytnie. Tamten na one stepa, jeżeli chodzi Snake i ten Super Polish, będzie super. No dobra, z mojej strony to wszystko. Co w dalszej części? Co w dalszej części? Jeszcze w dalszej części, jejku, nie mogę się skupić. Kurczę, chcę szybko skończyć, bo muszę gdzieś za chwilę wyjechać. Słuchaj, następny film nie wiem. Będę robił maskę, będę tutaj w ogóle na tym Mańku jechał, będę się starał to zrobić pastami ADBL-a. Czy uda mi się je wyczuć na maksa i czy rzeczywiście to, co teraz mówię w tym pierwszym filmie, się sprawdzi i moim zdaniem będę pracował tylko Super Polish? Czy rzeczywiście dostosuje się jakoś może z Dual Action? Nie wiem, kurczę, ciężko mi powiedzieć. Na dzień dobry, cena do jakości dla mnie tutaj, no szału nie ma, a szczególnie ten Perfect Finish, który, kurczę, pyli niesamowicie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie. Słuchaj, jadę sobie dalej, teraz tym Super Polish, też trochę pyli, kurczę, no. Też trochę pyli. No są pasty, które, że tak powiem, prowadzą się bardziej przyjemnie, takim masełkiem. Tutaj trzeba ją wyczuć, bo jest bardzo wodnista i to jest, kurczę, najgorsze. Też minimalnie pyli. Może nie tak jak finish, ale pyłek minimalny jest, kurczę. Także nie ma tutaj idealnego masła. A no szkoda, kurczę, szkoda. No ale co zrobić, no. A, właśnie skończyłem ponownie jechać tę część i, kurczę, tak zauważyłem, że troszeczkę pyli. I tutaj jechałem maksymalnie 900 obrotów na minutę i jest o niebo lepiej. Zobaczymy, jak to zaraz dotrę. No i tutaj, słuchaj, mamy także mniejsze obroty i niestety już tak cudownie nie zebrało. Jak wtedy, więc widzisz, no wszystko jest do dopracowania. Zobacz, masakra. Widzisz? Ogień, co? Tu widać, gdzie jechałem w ogóle. Zrobiło taki burdel. Wzdłużne rysy, które były, część została. Ten nie wyciął, ale jeszcze dodał takich drobnych rysek.
Na ten lakier z tym zestawem odpada. Nawet nie ma mowy, żebym dalej z nim jechał. Wskakuje. No, łap ostrości, łap. O, wskakuje zaraz, słuchaj, z one stepowym i super polish, bo tutaj to, co się teraz tutaj wydarzyło, to jest masakra. Ogień. No dobrze, słuchaj, sprawa wygląda tak. Zrobiłem tamtą stronę pastami ADBL-a. Namęczyłem się strasznie. Pyłu, co nie miara. Tutaj pasta P15 od Concept, która w porównaniu do tej kosztuje groszy. I pad ADBL-a one stepowy. Zobacz, jak to się prowadzi. Idealnie, zero pyłu, idealna konsystencja. O czym mowa? Masełko. Kurde. Odłożę sprzęt. Poczekaj. O, zabił mi się o kable. Spokojnie. Odłożę sprzęt i włączę muzykę, bo mnie wkurza, jak coś nie gra. Opcje, lista odtwarzania. No i dobra, powinno grać. Teraz leci. Dobra, wymyję i zobaczymy. Jeszcze za ciepły. Thank you.
I znowu sprężara. Nie odpuszcza. Flądra. Zbieranie pasty. Proszę bardzo. Ta jest bardziej taka tłuściejsza. Nie da się ukryć. Ale zobacz. Zero pyłu. Kurde, no. Zero pyłu. Ok, odwracam. No tam walczyłem długo, żeby wyprowadzić po tej cuttingowej paście. Naprawdę, uwierz mi, luksusu nie było. Dobra, tu jeszcze trochę jest, widzę. Zobaczymy, jakie tu będzie wykończenie. Oczywiście, to nie jest tak, że ja wcześniej jechałem z tym padem i z tą pastą na tym lakierze. Po prostu stwierdziłem, że ta kombinacja może się tutaj trafić idealnie. A czy tak będzie? Tu widzę, że bałaganu narobiło na tym. Dobra, to tu do wymywania to bierzemy. Ok. Kurczę, inna bajka. Heh, inna bajeczka. Słuchaj. No. Inna robota. Oczywiście ta P15 w porównaniu do ADBL Super Polish. No to jest wiadomo, no tutaj jest tnąca, można powiedzieć. Więc tu powinno być też agresywniej, ale... Stój! Latarka jest. Pyk i lecimy. Kurde, zobacz. No, to są właśnie pasty. Pobawiłem się tam trochę i tak czułem, że ta kombinacja trafi tutaj idealnie. Zobacz. Perfekcyjnie. Drobny holc. Tylko finish i po zabawie. Pięknie wycięte. A ja się tam męczyłem, naprawdę kombinowałem niepotrzebnie. Dobra. Hej.